Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźcie, moi drodzy. Można mikrofon? Raz, dwa, trzy. Słychać mnie. Bardzo dobrze. Moi drodzy, to powiedzcie mi, jaką dzisiaj mamy uroczystość? No. Zesłanie Ducha Świętego. Okej. A kto to jest Duch Święty? Trzecia osoba boska. To jakie są dwie pierwsze? No. Jezus i Bóg. No, Bóg i Jezus, tak, w takiej kolejności. Bóg Ojciec, Syn Boży, czyli Pan Jezus. I Duch Święty. Okej, super. A co to robi takiego Duch Święty? Bo to, co robi Pan Bóg i Pan Jezus, to wiemy chyba, prawda? A co robi takiego Duch Święty? Kim on jest dla nas? Co takiego robi? On zsyła dary. Okej, co jeszcze? Wzmacnia. Wzmacnia, super. Basia, masz pomysł jakiś? Okej, a jakie dary? Czy na przykład takie dary, jak się dostaje na urodziny? Albo na przykład, nie wiem, takie dary, jak się takie prezenty, jak się dostaje na Boże Narodzenie? Basia, jaki masz pomysł? Że nas chroni. Chroni, super, pięknie, bardzo dobrze. Dary Ducha Świętego. No właśnie, tego właśnie o tym mówimy, tylko jakie te dary są jeszcze, no? Proszę bardzo. Dar męstwa. Rewelacja. Dar pobożności. Genialnie, super. Dar rady. O, rewelacja. Co jeszcze mamy? No. Dar bojaźni Bożej. Ale to co, mamy się Pana Boga bać, tak? Nie, to nie chodzi o taki dar, prawda? Tylko taki szacunek do Pana Boga. Okej. Proszę bardzo, chodźmy. Dar mądrości. Jest, super. O, czekajcie, tu będzie... Zosi, muszę go... Dar rozumu. Rewelacja, słuchajcie, ale wy dużo wiecie o tych darach. No genialnie, super, bardzo fajnie. Moi kochani, a to był jeszcze, gdy słuchaliśmy pierwszego czytania, prawda? Gdzie się znajdowali apostołowie, kiedy było zesłanie Ducha Świętego? W takim domu. A ten dom to się jak nazywał? Na W. Wieczernika? W Wieczerniku, dokładnie. Byli na modlitwie i nagle co się wydarzyło? Co takiego się wydarzyło? Pan Jezus do nich przyszedł. A to w Ewangelii, tak. Jak Pan Jezus do nich przyszedł, to powiedział, że co? Weźmijcie Ducha Świętego. Komu odpuścicie grzechy, tym będą odpuszczone, prawda? Ale później, wiele dni później, kiedy oni już byli sami bez Pana Jezusa, przyszedł ktoś niesamowity, Duch Święty. Ale w jaki sposób On przyszedł? Że nad ich głowami pojawiły się języki ognia. Słuchajcie, chcielibyśmy mieć takie języczki ognia nad sobą? Nie spaliła, na pewno nie. Okej, ale to jest taki symbol, moi drodzy. Ogień to jest symbol Ducha Świętego. Ogień, jak płonie, jak pozwolimy jemu płonąć, to co, szybko się rozprzestrzenia czy pomalutku? Bardzo szybko, prawda? Okej. I co takiego zrobili apostołowie, jak już dostali tego Ducha Świętego? Zaczęli mówić we wszystkich językach. No, ale super dar byłby, prawda? Byśmy nie musieli chyba do szkoły chodzić. Wyszli na ulicę i zaczęli wszystkim ludziom mówić o kim, jak myślicie? O Bogu i Jezusie. O Bogu i Jezusie, ale zaczęli mówić w różnych językach. Znali wcześniej te języki? No pewnie, że nie. Oczywiście, że nie. To był taki dar dany właśnie przez Ducha Świętego. A wcześniej się chyba bali, prawda? Bo tak siedzieli w tym wieczerniku pozamykani. To jakim darem jeszcze by zostali obdarzeni?
No, odwagą, dobrze. Odwagą, dobrze. A wcześniej byli tacy smutni, a jak potem wyszli, to byli jacy? Szczęśliwi. Czyli jaki dar? Radość. Genialnie, super. Czyli co, nie bali się, byli radośni, zaczęli mówić o Panu Jezusie. I słuchajcie, to mówienie o Panu Jezusie, czy ono się ograniczyło do Jerozolimy? Tak? Oj, chyba nie. Bo jak zaczęli mówić, to zaczęli wychodzić wszędzie. Dzięki temu my też poznaliśmy Pana Jezusa, prawda? Moi kochani, drodzy rodzice, ja sądzę, że dary Ducha Świętego, no to jest coś takiego, co Pan Bóg nam daje za każdym razem, kiedy o to prosimy. Kiedy mamy jakieś wątpliwości w wierze, to prośmy właśnie o Ducha Świętego, o pewną wiarę. Kiedy się boimy przyznać do Pana Jezusa w pracy, w jakimś innym miejscu, to prośmy Ducha Świętego o dar odwagi. Moi drodzy, dar odwagi to nie jest taki dar, że mogę zrobić wszystko, nie wiem, skoczyć z mostu gdzieś tam na drugi, czy na bungee, czy skoczyć ze spadochronem z samolotu, o tak, to nie taki dar chodzi. Dar odwagi to jest przede wszystkim ten dar odwagi przyznawania się do tego, że ja wierzę, przyznawania się do Pana Jezusa. Dar męstwa, dar bojaźni Bożej, wszelkie inne dary. To jest, na tym też chyba się zasadza jakoś miłość Pana Boga, że On daje nam przez Ducha Świętego swoje dary, abyśmy jeszcze żyli pełniej, czyli jeszcze bliżej Niego. A żyć bliżej Niego to jest też nie bać się mówić właśnie o Nim. Moi drodzy rodzice, jako pierwszym mówicie o Panu Bogu swoim dzieciom. Czasami nie jest łatwo. Czasami może być im nawet i bardzo trudno. Ale proście o dary Ducha Świętego dla was i dla swoich dzieci. Aby ten Duch Święty był wśród was. Aby dodawał wam odwagi, radości, rozwijał waszą miłość, wasze wzajemne oddanie. I aby was prowadził. Tam, gdzie Duch Święty prowadzi, to On prowadzi też w takie miejsca, o których sobie nie zdajemy sprawy, że mogą w ogóle istnieć. To jest trochę ryzyko w takim sensie, że nie wiem, gdzie mnie poprowadzi, ale wiem, że jest ze mną. Jak jest ze mną, to znaczy, że wszystko będzie dobrze, że wszystko jest w Jego rękach. Nadiu i Oliwierze. Wy za parę chwil przyjmiecie pierwszą komunię świętą. I to jest niesamowite też, że przyjmujecie komunię świętą w dniu, kiedy jest zesłanie Ducha Świętego. W dniu, kiedy apostołowie wychodzą z wieczernika, czyli z miejsca, gdzie się wydarzyła pierwsza Eucharystia. I życzę wam, moi drodzy, takiej otwartości serca na Ducha Świętego. Chociaż jeszcze za parę lat dopiero przyjmiecie bierzmowanie, ale już teraz poprzez Komunię Świętą możecie współpracować z Duchem Świętym. On jest jedną z trzech osób, prawda? Jest Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, Trójca. Jak Pan Jezus daje nam siebie w Eucharystii, to też w jakiś sposób też daje nam tego swojego Ducha. Tak więc życzę wam takiej otwartości serca na Pana Jezusa, abyście do Niego przylgnęli, przytulili się i naprawdę nie puszczali Go nigdy. Amen.